Sytuacja z tramwaju, którą właśnie widzieliście, nie jest specjalnym zaskoczeniem dla większości psychologów. Psychologowie już od kilkudziesięciu lat mówią o tym, że wpływ na nasze decyzje ma tak zwany konformizm, czyli to, co robią inni, rzutuje na to, jak postępujemy my. I oczywiście wśród psychologów są zróżnicowane zdania. Niektórzy twierdzą, że konformistów jest 90% w naszym społeczeństwie, ale znajdą się i tacy, którzy powiedzą, że tych konformistów jest nawet 99%. I oczywiście przykłady nonkonformistów nie są w historii aż takie częste. Nonkonformistą był na pewno Mikołaj Kopernik, nonkonformistą był Karol Darwin, i być może Ty też jesteś nonkonformistą, który wyznacza nowe trendy, tworzy nowe projekty, które wcześniej ludziom nawet nie mieściły się w głowach. I pamiętaj, że konformizm, czyli to, co robią inni ludzie, bardzo mocno na ciebie rzutuje. To, w jakiej jesteś kulturze, to, jakie osoby cię otaczają, będzie to miało wpływ na twoje decyzje. Nie ma w tym nic złego, bo najczęściej ten konformizm nas chroni. Ale jeśli chcesz powiedzieć o swojej decyzji, że jest moja, pamiętaj, żeby raz na jakiś czas od tego konformizmu się oddzielić.